bez wojny świat pogrążyłby się w bagnie materializmu. Helmut Karl Bernhard von Moltke, przez 30 lat szef sztabu generalnego Prus i Niemiec. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. Z Apokalipsy świętego Jana. Do końca XVIII wieku wojny między głównymi państwami europejskimi były wojnami o dominację kontynentalną, o dominację w Europie. W XIX wieku dochodzi jednak do nowej konfrontacji, i to konfrontacji globalnej, w której walka toczy się teraz o dominację nad światem. Przez analogię do współczesności, dziś mamy międzykontynentalne pociski balistyczne oraz nuklearne głowice bojowe. Otóż w latach 70. XIX wieku rolę rakiet bojowych pełniły koleje żelazne. Natomiast głowicami nuklearnymi były wielkie armie. Co się tyczy tej kwestii, czy wojna światowa mogła wybuchnąć właśnie w 77-78 roku? Taka możliwość istniała i była ona całkiem realna. Gdy nad Europą zawisło widmo wojny, pewnym dzieciom już nastoletnim zaczęła objawiać się dziewica. Jak to możliwe, że nic o tym nie słyszałam? Powiedziałam, chcę wiedzieć więcej, potrzebuję wiedzieć więcej, bo przecież mój ojciec był Polakiem. Polacy byli każdego dnia upokarzani, bo zabierano im własną tożsamość, ale i godność. Nie było jakiegoś czynnika, który by pozwolił temu narodowi na nowo odzyskać ducha, powstać z kolan. Ale wydarzyło się coś, o czym historia praktycznie dzisiaj nie mówi, nie wskazuje. Zaczęłam szukać i zobaczyłam, że była jak promień słońca, który tu dotarł. I zafascynowała mnie ta historia. To jest rok 1877. Ta informacja nie jest propagowana ani przez telewizję, bo jej nie ma, ani przez komórki, bo ich nie ma. Z ust do ust. To, co się tu wydarzyło w Gierszwałdzie, jakby wulkan, który wybucha. Historia, którą tu opowiemy, dotyczy spraw wojny i wiary. Nie oczekujemy jednak od widza, że cokolwiek przyjmie na wiarę. W naszym filmie więcej będzie polityki niż mistyki. Przedstawimy fakty szerzej nieznane, choć ściśle udokumentowane. By je powiązać i wyciągnąć wnioski, żarliwa pobożność nie będzie więc niezbędna, choć oczywiście nie zaszkodzi. Wystarczy jednak kojarzenie informacji z dziedziny militariów, dyplomacji i geopolityki. Zaczynamy od końca, na odległym kontynencie, gdzie odnajdujemy ostatnich świadków epilogu tej historii. Sor Rosa. Siostro Różo. Rosita. Siostro Różyczko. Los señores que usted mira aquí, ci panowie, których siostra tu widzi, señores que vienen, przyjechali z Polski. Polonia. Ellos vienen
Przyjechali, żeby robić dokument. Co takiego? Dokument? Czyli film dokumentalny.